Moi kochani, oficjalnie dostałem dostęp do nowej zamkniętej bety 0.59 i w dzisiejszym odcinku będziemy kręcili ograniczonym kołem fortuny, z którego możemy trafić aż 18 nowych skinów, a jednym ze skinów jest Krabby Patty. Mówi wam to coś? Coś mi się wydaje, że niedługo startuje kolaboracja Stumble Guys x SpongeBob. Każdy, kto lubi SpongeBoba i hamburgery, zostawia w tym momencie łapeczkę w górę. Ale zanim zaczniemy, oczywiście jak co odcinek muszę dodać jednego z was do moich prywatnych znajomych. Dodaj! YouTube Capybara, szukaj, jest taki gościu, zapraszamy! Jeżeli też chcesz wziąć udział w konkursie na dodanie do moich prywatnych znajomych, mój drogi przyjacielu, odpalaj grę Stumble Guys na telefonie czy na komputerze, przeleć na sam koniec sklepu, wpisz do sklepu kod Farel, kliknij wesprzyj, potem OK, a jeżeli cię dodam, to nie dość, że otrzymasz ode mnie gemy, a dokładnie ich 800, to jeszcze dodam cię do moich prywatnych znajomych. Więc teraz zapauzuj film, a w komentarzu napisz swój nick z gry Stumble Guys. Przy okazji, nie każdy z was odbierze darmowego skina, jak jeszcze nie był Stumble Guys. Więc na samym początku sprawdźmy sobie, jak nazywają się nowe skinki. Mamy jakiś Flying Dutchman, Krabby Patty, Korn, Turki, Poki Stabibins? Czy to przypadkiem nie jest córka Spike'a z Brawl Stars? O właśnie, się teraz wyświetla. Mamy Manekin Neko. Neko to jest taki, wiadomo, japoński kotek, który macha rączką, tak? I on przynosi szczęście. Popcorn, Virtual Reality, Abducted Guy i później Gal. Lama, zobaczcie na to, lama! Ale zarąbista. Master Solo, Mackenzie, Kaju, Killer, Dimmer, Gilly, Boogie, Bubble, Jellyfish, Krabby Patty, Snail. Ej, jest super emotka z patuli, taką co SpongeBob podrzucał kotlety. Dobra, 10 pierwszych losowań i lecimy. Do nowej bety też została dodana nowa mapa eliminacji, która nazywa się UFOMG, czyli UFOOMG. Połączenie dwóch słów, ale tą mapę zagramy sobie dopiero jutro. Dlaczego jutro? Bo dzisiaj się skupiamy tylko i wyłącznie na wylosowaniu wszystkiego z tego magicznego koła. A jutro poświęcimy cały odcineczek na UFOOMG. Dobra, ale fajny Triceratops. Bardzo fajny. Lecimy dalej. Tutaj mamy co? Jest spatuła, spatuła! Nie, nie, nie. Jakaś legendarna Snail Trail. Czy to przypadkiem nie jest śluz ślimaka? A jak dobrze wiemy, SpongeBoba zwierzątko było ślimakiem i robiło miau. Więc coś mi się wydaje, że już niedługo SpongeBob dołączy do Stumble Guys. Okej, znowu Triceratops. Niedobrze. Ja bym chciał coś lepszego, proszę państwa. I... duplikacik. Szkoda. Okej, okej, okej. Mamy coś. Jakiegoś astro, mecha, coś tam. Okej, zobaczcie. Happy Thanksgiving. To jest oczywiście święto dziękczynienia. Happy Diwali. Nie wiem, co to jest. Możecie napisać w komentarzu. Mamy też jakiegoś Gehilly. Jest to gościu obrośniętym mchem. Do tego nosorożec. Snail Trail. Dimmer. Z takim noktowizorem. I mech Kenzie. No okej, okej, coś się sypnęło. Nie jest źle, ale też nie jest za dobrze. Zobaczmy jeszcze, co my tutaj mamy. Zobaczcie, mamy tutaj jeszcze koło ograniczone czasowo, gdzie możemy na przykład zdobyć fajną emotkę łapania meduz. Jak dobrze wiecie, meduzy w bajce SpongeBob to były motylki i SpongeBob je z Patrickiem razem łapał. Więc na początku może wylosujmy wszystkie skiny, a dopiero będziemy losowali sobie emotki. Lecimy dalej. Okej, okay. Wyjątkowe. Bubbles, bąbelki. Za chwileczkę sobie też sprawdzimy, co to takiego jest. Krabby Patty, jej! Czyżby to były te smugi? Że jak deptamy sobie, to za nami będą się pojawiały hamburgerki? Coś pięknego. Swoją drogą dawno nie jadłem hamburgera, a bym coś takiego przekąsił. Znowu ten sam legendarny skin. Kamuflaż. Ja kamuflażu nie chcę. I znowu Kenzie? Nie, jest nowy. Master SLO. Lecimy dalej, mamy co? Meduski, jellyfish. Motylki, motylki, co nie? Fajny. Będzie update. Uwierzcie mi, że będzie to jeden z lepszych update'ików. Ja jestem mega fanem z SpongeBoba. Mam nadzieję, że wy również. Trzy razy jellyfish! O co chodzi? Dlaczego tak duplikujesz? Dajcie Krabby Patty. Mamy też indyka. Ciekawe, czy indyki w tym roku też wrócą do Stumble Guys. I jest spatuła. Tak jest. Spatuła slap. To będzie mega fajne. Sprawdźmy sobie te nowe skinki. Tak wygląda ten Mackenzie. Tutaj mamy... Kaju, fajny. Tutaj jest ten gościu z Nocto... O, ma snajperkę na plecach! Dragon Lore. I mamy tutaj jeszcze... Ej, fajny jest ten skinek finalnie. Weźmy go sobie, ubierzmy. Do tego dodamy emotkę. Pyk, pyk, pyk. Mam już ją odblokowaną, tą spatułę. Czy ona jest w epikach, w legendach? Chyba to był mityk, tak? Tak jest. Nie gadajcie, że to jest emotka, dzięki której będziemy mogli lać kogoś w zęby.
coś pięknego, moi kochani, czyli normalnie podchodzisz do chłopa, zamiast bomby, to walisz mu packą w czosnek. Ha! Kto by się spodziewał, że to jest nowa emotka? Myślałem, że to po prostu jest tylko taka do tańczenia. Coś pięknego. Dobra, lecimy dalej w takim razie, moi drodzy państwo. Pyk, let's go! I uwaga! Virtual. Do tego! Ręka karate chop! Czyżby druga emotka? Ciach, ciach! Okej, okay, mamy też tutaj mityczne niuk. Niuk to brzmi jak bomba nuklearna. Mamy tutaj kaktus, oho! I będzie, dawaj. Tak, co to jest w ogóle? To jest wieloryb! Nie no, jaki cudny. Pan wieloryb w Stumble, guys. Ale bajer. Dobra, next, tego mamy. Lecimy dalej. Happy Diwali. Co to jest to Happy Diwali? Trzeba sprawdzić. Znowu nosorożec. O, Krabby Patty jest ją! W końcu, moi kochani. I mamy znowu tą samą emotkę. Okej, okay. O co chodzi w Diwali? Ilość lamp, która rozświetla w tym czasie prawie całe Indie, spowodowało, że święto nazywane jest także festiwalem świateł. Okej, okay. Czyli już wiemy, o co chodzi. Skąd te świeczki? Tak, zobaczcie, jest uderzenie packą i jest uderzenie karate chop i spatula slap! Nowe emotki. Aha, dobrze, więc będziemy jutro je testowali, zobaczymy, która z nich jest lepsza. Chciałem zobaczyć, co to jest ten nuke. Uwaga. Bum! Zobaczcie, wybuchamy! Czyli jak wygramy grę, nagle się trzęsiemy i wybuchamy z radości. Fajne! Zobaczmy sobie też kroki, bo są nowiusieńkie, legendarne oczywiście. Gdzie są te hamburgerki? Są babelsy, zobaczcie. Bąbelki lecą mu z tyłka. Niesamowite. Jest i Krabby Patty, ale jakoś tak słabo one wyglądają. Aha, one jednak później się dzielą na 2, 1 i znikają. Okej, okay, nawet fajne smugi. Weźmiemy, ubierzemy. Swoją drogą możecie dać znać w komentarzu, który z dzisiejszych skinów wam się najbardziej podoba i na który będziecie na pewno polować, bo z pewnością wielu z was będzie polowało na przykład na panią kukurydzę! Pani kukurydza jest mocna. Fajny skinek, fajne okularki miała, jak to jest, jak ona jest przebojowym warzywem Bond Duel. Dobra, jest! Lama! Lama, komando lama. No wygląda jak Rambo. Rambo lama to chyba jest, co nie? Ma taką koszulkę, bandamę, o ile się nie mylę. Okej, okay, tutaj mamy święto światła w Indiach. Dawaj. Okej, okay, tego miałem, chłopa. Pana wieloryba już mamy. Właśnie mieliśmy sprawdzić pana wieloryba, zapomniałem. Jest i mityczny, tak jest, Flying Dutchman. Kim był Flying Dutchman? Trzeba sprawdzić. Uwaga. A few minutes later. Tak, moi kochani, to w 100% będzie aktualizacja SpongeBob X Stumble Guys. Flying Dutchman to jest, moi kochani, latający Holender. Okej. Okay. Jak dobrze wiecie, latający Holender pochodził z jakiego filmu? Piraci z Karaibów. Dokładnie tak. Fajne mamy te skinki. Popcorn jest! Kolejny fantastyczny skinek. Ja bym chciał jeszcze, tak, Krabby Patty mamy. Chciałbym jeszcze trafić, mów, jak on się nazywa. Kotek. Jeju, zapomniałem. Neko. I mamy też... Aha, nuke się trafił po raz kolejny. Jak oni w ogóle dziwnie tą emotkę przedstawili na tej grafice nuka. Tam powinien być taki grzyb nuklearny, co nie? A nie dwie kuleczki. I uwaga. Znowu to samo. Musimy jeszcze zobaczyć śluz z ślimaka, bo tego jeszcze nie widzieliśmy. A few moments later. No dawaj, bo nie odblokujemy wszystkiego dzisiaj. Pek. O, tak, mamy go, bogi. Fajny. Sprawdźmy sobie teraz tego skinka, bo ja muszę go zobaczyć, gdzie jest ten popcorn. Popcorn jest totalnym szefem, jak dla mnie. Jest i popcorn, spójrzcie na to, niewidzialne nóżki. Popcorn się z niego wysypuje, mega cute. Bardzo fajny. I jest też Rambo Lama. Tak, to jest Rambo Lama. Zobaczcie, ma tutaj dwa naboje do dubeltówki. Bandama przez czoło. Jest i pan wieloryb, też jest mocny. Killer! Nie wierzę! Jurek Killer, widzowie. Używamy. Zobaczmy sobie jeszcze tylko te animacje. A few minutes later. Piękne. Kroki. Gdzie jest ten śluz? Zobaczcie, śluz ślimaka. Wybieramy. Śluz wieloryba. Jak miałbym oceniać najlepszego skina z dzisiejszego odcinka, to mi się wydaje, że pan wieloryb, który wygląda jak orka, dostaje dychę.
Popcorn dostaje dychę. Krabby Patty dostaje dychę. Lama dostaje dychę. Mamy tą uprowadzoną gal. I kto tam jeszcze dostaje dychę? Pokaż mi koło, kto tam jeszcze jest. Okej. Okej, duplikacik, tego nie chcę. Gościa, bo już go mamy. Kaktusa nie mamy jeszcze. Dobra, brakuje nam 3 skinów. No to przyspieszamy losowanie, widzowie. I mamy to, moi kochani, ufolutka. I jest i pani kaktusik, pięknie. Brakuje nam tylko ostatniego skina, pana kotka. Więc panie kotku, proszę się w końcu tutaj pojawić. I będziemy mieli wszystko już odblokowane, wieloryb. Zabrakło pary, żeby koło się dokręciło do pana kotka. Będzie, nie będzie. Next. Teraz dobrze zakręciłem. I jest. Dlaczego popcorn, a nie kotek? Uwaga, przeleciało, jest mityczny kurczak, tak jest. Mamy Turkey Guy'a. Sprawdźmy sobie, jak on wygląda, ten Turkey Guy. Gdzie on jest? Okej, tak wygląda latający Holender. Okej, mega fajny skinek. Ładny, podoba mi się. I mamy Turkey Guy'a. Sturkey Guy! I dlaczego się za nim nóż kręci? Mocny skin, wybieramy. Do tego animacja a few minutes later. Obejrzałeś film do samego końca? Napisz w komentarzu a few minutes later. Jutro testujemy nową mapę UFO OMG. Trzymajcie się, hej!